Oczywiście komfort jazdy jest trochę inny, no bo jak jest dobrze zbalansowany setup, no to nie walczysz w każdym zakręcie o przetrwanie. Co tu się dzieje, słuchajcie, co tu się dzieje? Normalnie jak w alejkach z papierem toaletowym, jak się pandemia zaczęła. Dobra, ale zmiany, które poczyniliśmy, są odczuwalne. Muszę powiedzieć, że dobrze mi podpowiadaliście. O, i nawet tutaj się lepiej zbiera. Super. Chyba zapiszę setup normalnie. Trzeba wprowadzić analogiczne zmiany w innych setupach i otworzyć sklep z setupami. Myślę, że jesteśmy gotowi na to. Polak potrafi. A ja widziałem. A ja widziałem. Dobra. Nazywałoby się How to Screw Your Setup. Słuchajcie, ten setup naprawdę teraz się dobrze prowadzi. No i warto pamiętać, że ten rekord, który tam był, to był na paliwie kwalifikacyjnym, nie?
Jego, jak dobrze się idzie. Ja pierdziu. Naprawdę, powiem wam szczerze, rzadko mi się zdarza myślenie o zdradzie iRacing, ale w przypadku tak... No nie, no mistrzu. Nie oszukujmy się, ja już tam byłem. Co na to czat? Przeprowadzamy ankietę, czy bliżej You are very, very idiot, czy racing incident. Oj. Nie. Wiesz co, ja nie mam czegoś tak jak wieczór przerwy. Ja wyznaję zasadę, że najlepiej się odpoczywa zmieniając aktywności. Ale fajnie. To jest jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie byłem. Tam jest pięknie. Tylko nie wjeżdżaj za przęgiem, tylko się wspinaj. Hej, kochanie. Koledzy kazali cię pozdrowić. Aga też was pozdrawia. A ja potem wyścigu kończę.
ogarnę trochę mieszkanie przed niedzielą. Dziękuję bardzo panowie, bardzo dziękuję. Oj. Every time you have to leave a space. Drag race. No powiedzcie mi, jak ja mogę... Wow. Jak ja mogę sobie odpuścić takie ściganko? Dobra, trochę oddechu. Ale Ferrari to jest mój nowy ulubiony samochód. No mrugaj sobie światłami ile chcesz. Pedał gazu sobie zmapuj tam. Zamiast tych świateł.
Słuchajcie, będziemy walczyli o podium. Mam nadzieję, że będę uczciwie walczył. Nie pozbędę się konkurencji w takim samym sposób jak ostatnio. Czy jestem pewien, że będę walczył o podium? Jestem pewien. Oni już wiedzą, co się święci. Właśnie. Widzę, że tam Ferrari jest bardzo ochocze. Patrzcie, Carrera, a jedzie BMW. Nie zajeżdżał mi drogi. Tak tylko mówię. Niektórzy w tym wyścigu już byli tuż przed moim zderzakiem. Bye bye, champion. Bye bye. Udało się. To co, idziemy po rekord? Najszybsze 56,2 mam. Co do 55, jakby zejść. Na kogo? To jest z przodu dublowany. Nie będę nakładał presji na dublowanego.
Tak, co, ale tego nie chcemy mu robić. Może to jest jeden z tych, którego rozwaliłem. Mam wrażenie, że całkiem wysoko można przeciągnąć te samochody na biegach. Elegancko mamy podium, kończymy to.